Program powstaje przy współpracy EgoSim. www.egosim.pl. Na oko podróżnika zaprasza Tomasz Słodki. Polska czy świat w zasadzie nie ma znaczenia. Z Elizą uważamy, że podróż zaczyna się wtedy, kiedy wsiadamy w dowolny środek lokomocji. Nieważne, gdzie jesteśmy, ważne, żeby odkrywać, poznawać i cieszyć się ze wspólnego podróżowania. Na przykład w Krakowie, w Poznaniu albo w Warszawie. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Czwarte oko podróżnika, czas zacząć. Przed Państwem DJ Fink. No to ruszamy. Nasze czwarte spotkanie podróżników. Czas zacząć. Klaudia Tolman, zapraszam serdecznie. To nasza pierwsza podróżniczka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. O Karaibach. Jakie wpływy widać na Karaibach? Na Karaibach widać wpływy tych państw, które kolonizowały Karaiby, czyli ja widziałam wpływy brytyjskie, holenderskie i francuskie przede wszystkim. Warto pamiętać, że Karaiby, na których ja byłam, po których pływałam, to były małe Antyle. Czyli absolutnie nie Jamajka, nie Haiti, nie Dominikana, tylko malutkie, malutkie wyspy. Czy każda wyspa to inna historia? One są raczej dość podobne. Wszystkie Karaiby wyglądają w miarę spójnie. Różnią się na pewno kuchnią. Jeżeli myślimy sobie o wyspach brytyjskich albo wyspach francuskich, to kuchnia się różni, ale nadal są tam podobne elementy, tak jak owoce morza i owoce. Inne naleciałości? Tak jak wspomniałam, raczej bardzo podobne, bardzo spójne. Odwiedzając poszczególne wyspy, za każdym razem, kiedy przekraczałaś granicę, trzeba było się zameldować, trzeba było, nie wiem, pójść do konsulatu i podbić wizę? Tak, wizę nie. Na tych krajach, po których ja żeglowałam, nie trzeba wizy. Trzeba wizę w amerykańskich wyspach dziewiczych, do których my nie dopłynęliśmy. Ale za każdym razem, jak się przypływa do wyspy, to trzeba się odhaczyć, tak? Pójść do urzędu i podać czasami bardzo dziwne dane, jak na przykład zawód rodziców, żeby móc się zameldować na wyspie. To było 14 wysp. Tak. Jakie wyspy zrobiły na tobie największe wrażenie? Ja tych wysp nie oddzielam, ja traktuję je bardzo całościowo. Wyjazd był też 3 lata temu, w styczniu. Natomiast pamiętam pewne miejsca, utkwiły mi w pamięci. Pamiętam na przykład plażę, która się nazywa The Bats. To jest taka plaża z olbrzymimi skałami, olbrzymimi głazami, które wyglądają tak, jakby jakiś wielkolud zrzucił na plażę. Układają się w takie zakamarki i często są ostrzeżenia, że turyści z otyłością nie mogą tam wchodzić, bo mogą się zaklinować. To było rzeczywiście piękna, była plaża na wyspie St. Barts, na której plaża była cała wypełniona muszlami. Do dziś dnia nie wiem, skąd one się tam wzięły. Nie było tam piachu, same muszle. I jeszcze jedno miejsce też pamiętam dobrze, to The Devil's Bridge, czyli takie miejsce, które w sposób naturalny zaczęło poprzez erozję skały wyglądać jak most, z którego to mostu raz, że zrzucano za czasów niewolników do wody i oni tam ginęli, nie mieli absolutnie szans przeżyć. A teraz to miejsce samobójców. Dokładnie tak. Popularne. Zresztą ci niewolnicy częściowo byli wrzucani, a częściowo już chcieli uciec od niewolnictwa i popełniali samobójstwo. Jak to się dzieje, że rusza się grupą, bo byliście w ile osób? 9. Pływaliście między wyspami statkiem? Z katamaranem. Katamaran jest to taki dwuburtowy pojazd pływający. Ja mówię takimi bardzo laickimi określeniami, bo nie jestem absolutnie żeglarzem. Nie mam do czynienia z żeglarstwem za dużo. Pływaliśmy w 9, znaliśmy się wcześniej. I to było fajne, bo mogliśmy sami decydować, gdzie płyniemy, co robimy. Mamy podobne preferencje, chcemy zawsze, żeby to były małe, takie dzikie miejsca, nie na szlakach turystycznych. O cenach jeszcze porozmawiamy. Na naszym portalu kompas.org.pl ruszył właśnie konkurs. Wakacje zagraniczne, można tam wrzucić zdjęcie, można wygrać kartę EgoSim, taką właśnie, dzięki której można odbierać połączenia za granicą za darmo w roamingu, ale można też na tę kartę ze Skype'a zadzwonić i za darmo rozmawiać. Ty bierzesz udział w tym konkursie z takim ciekawym zdjęciem samolotu lądującego nad głowami ludzi i to jest przerażające, bo ten samolot jest naprawdę bardzo niski.
nisko. Tak, jest bardzo nisko i my na tej plaży spędziliśmy kilkanaście godzin. Dwa dni tam byliśmy, nie mogliśmy się nadziwić. Samoloty rzeczywiście lądują praktycznie nad głowami osób, które są na plaży. No nie ma zagrożenia życia, chociaż też są znaki ostrzegawcze, żeby... Właśnie, zdjęcia. To rzucimy jest trasa. Okiem na twoje zdjęcia. To jest trasa z GPS-u, którą zrobiliśmy. Tu pokazanie takich busików, które normalnie mieszczą 8 osób. Jeździliśmy w 12. Smażone banany pastewne, Mistrzostwo Świata, zamiast ziemniaków. Na katamaranie oczywiście jest taka rozpostarta siatka, po której można wyczyniać różne cuda. Homar, którego wspominam. Homary w dużej, dużej ilości, a tak naprawdę langusty. To nasz katamaran. Jest to dość duży, duży pojazd, on ma 13 metrów długości na 7 metrów szerokości. Belize 43. A to jest widok z jednej z wyspy z fortu, bo każda wyspa praktycznie ma fort. To na wyspie San Kitts, taka kolejka, która kiedyś transportowała trzcinę cukrową, a teraz transportuje turystów. Tyle zdjęć Klaudii Tolman właśnie z Karaibów. No to teraz może o ludziach. Czy ludzie mogą bez problemu, ci, którzy tam mieszkają, przekraczać granice między wyspami? Podejrzewam, że to jest tak jak z turystami, tak? Nadal jest to granica. To, że się mieszka obok siebie, nie wiem, kilka mil czy tam kilka kilometrów, nic nie zmienia. Podejrzewam, że tak samo muszą się emeldować. No my musieliśmy jako turyści za każdym razem iść do urzędu. Samochody ładne po ulicach jeżdżą? Samochody jeżdżą bardzo dla mnie zabawne, bo takie bardzo amerykańskie, to są najczęściej pick-upy, takie potężne, bo Karaiby są bardzo blisko Stanów Zjednoczonych i widać tam, nawet bardziej widać wpływy Stanów niż Wielkiej Brytanii na przykład, czy Francji. W stylu bycia, w stylu ubierania się też. Lewostronny ruch? No tak, to jest ciekawe, bo na wyspach, które odwiedziliśmy, na wyspach brytyjskich, tak jak British Virgin Islands, no, ruch jest lewostronny, ale samochody są sprowadzane właśnie ze Stanów, bo jest bliżej, więc nie wiem, jakim cudem ci ludzie tam jeżdżą, ale też nie przeszkadza im to na przykład stanąć sobie pośrodku ulicy i się tam pozdrawiać przez minutę. Ty na Karaibach byłaś w styczniu 2010 roku, wtedy było trzęsienie na Haiti. Tak, to był trzeci dzień naszego rejsu i nasze rodziny oczywiście spanikowały straszliwie, wydzwaniali do nas, bo bardzo się bali. Jednak ludzie na hasło Karaiby wszystko traktują całościowo. My byliśmy 1000 mil morskich od Haiti, nie było szans, żeby nam się coś stało. Natomiast ciekawe były reakcje tamtejszej ludności. My byliśmy przerażeni, a no, oczywiście w wiadomościach cały czas informacje o trzęsieniu, ale ludzie traktowali to bardzo normalnie. A jak odbierasz ludność, która tam mieszka? To są otwarci ludzie, uśmiechnięci? Raczej tak, raczej uśmiechnięci, natomiast to, co mnie może nie martwiło, ale to zaskoczyło mnie to, że bardzo też dążą do, znaczy są podatni na tą komercjalizację, traktują turystów już bardzo finansowo, tak? Zdarzyła nam się sytuacja, że mieliśmy mały fragment, kilometr dosłownie przejechać, byliśmy bardzo zmęczeni, kierowca busa krzyknął nam jakąś straszliwą cenę, negocjowaliśmy z nim, powiedzieliśmy nie, damy tyle, nadal oczywiście na tym zarobi, on stwierdził, że jemu się w takim razie nie chce i nie będzie nas obsługiwał, więc... Jest takie, i mówię, im bliżej Stanów Zjednoczonych, tym te Karaiby są bardziej podatne na komercjalizację. Jeżeli wolicie dziksze Karaiby, to niżej. Zdecydowanie niżej, bliżej Ameryki Południowej. Za 23 minuty, godzina 21, cały czas na żywo w internecie oglądamy Kompas Talk z publicznością w Kosmos Kosmos. Witamy raz jeszcze. I kolejne zdjęcia twoje z podróży, rzućmy okiem. Tak, to jest nocny przelot, jeden z najdłuższych, 24 godziny non-stop płynęliśmy, więc także nocą. Murale różnego rodzaju, też nawołujące, czy przywołujące czasy niewolnictwa. To jest właśnie ta plaża z tymi wielkimi głazami. Najpiękniejsze miejsce, jakie widziałam w moim życiu. Tutaj się śpi, to jest sypialnia dwuosobowa, tam jeszcze głębiej jest wejście do jednoosobowej. Tu jest owoc kakaowca, byliśmy w fabryce kakao. A tu jeden z kierowców dosłownie zatrzymał się na ulicy i zerwał jakąś fasolkę na ulicy i nam koniecznie chciał pokazać, więc byli też często zaangażowani i pomimo tego, co mówię o tej komercjalizacji, to jednak bardzo kochają te wyspy i widać takie zaangażowanie w przyrodę i w dbałość o te miejsca, w których mieszkają. Jak smakuje mózg? To mózgiem nazwałam taki owoc, który się chyba nazywa guanabana. To jest taki zielony owoc z takimi kolcami. W środku, jak się go przekroi, to jest taka mięsista, biała konsystencja z czarnymi pestkami. Bardzo słodki, ale też z takim kwaskowatym smakiem. Jeden z bardziej nietypowych owoców, jakie jadłam. A co można jeszcze zjeść na Karaibach?
Kuchnia karaibska na pewno jest, no jest, jedzą mięso, tak? Jedzą wołowinę, nie widziałam co prawda tamtejszych krów, ale jedzą wołowinę, jedzą kurczaki, kurczaki były wszędzie, latały sobie, znaczy biegały wszędzie, dużo było też kóz. Oczywiście owoce, które tam mają, te owoce egzotyczne, banany, kilkanaście gatunków bananów, kokosy, ananasy, mieszają często mięso właśnie z owocami. Standardowo oczywiście ryż, bo ryż przyjechał z Chin na Karaiby również. A wegetariańskie potrawy? Wtedy jeszcze nie byłam wegetarianką, więc jadłam mięso, ale myślę, że spokojnie dałoby radę, biorąc pod uwagę ilość, zasobność owoców, jakie są tam. Pismo Wege, które otrzymali Państwo od nas, jest partnerem naszego portalu Kompasu. W tym piśmie raz w miesiącu będziemy pisali m.in. o tym, jakie miejsca wegetariańskie są przyjazne wegetarianom na świecie, więc zapraszamy do czytania pisma Wege. To jest gazeta redagowana przez Fundację Vive, akcję dla zwierząt. Swoją drogą w maju Kompas włącza się w obchody Tygodnia Wegetarianizmu i właśnie jedno z naszych spotkań Kompas Talk będzie poświęcone właśnie wegetariańskim podróżom. Czy na Karaibach są jakieś lokalne tradycje? Tak naprawdę jest ich bardzo mało. Jedyne, co zobaczyłam i dotknęłam realnie, to są takie instrumenty muzyczne, blaszane, które kojarzą nam się często z Karaibami, takie melodyjne klimaty. Skoro o muzyce mowa, to też Bob Marley tam cały czas żyje, ale też mam poczucie, że on jest taki bardzo komercyjny. My już po 3 tygodniach tego rejsowania od wyspy do wyspy już mieliśmy dość. Wszędzie był Bob Marley. Powiedziałaś o tym, że podróżowaliście w 9-osobowej grupie, 14 wysp, podróż trwała... 3 tygodnie, kilka dni. Na drugim oku podróżnika rozmawialiśmy o tym, czy warto podróżować w grupie, czy samemu. Dwóch podróżników, Kasia Dmochowska i Łukasz Klimczak, mówili, że zdecydowanie samemu lepiej się podróżuje. Ty masz inne doświadczenia w tej kwestii. To jest tak, że ja dotychczas rzeczywiście podróżowałam w grupie, a teraz zaczęłam w pojedynkę. I przyznam szczerze, że rzeczywiście jedno i drugie ma swoje uroki. Teraz uwielbiam podróżować samemu, bo jakby mam wrażenie, że daje to większe możliwości poznawania ludzi i też człowiek jest bardziej samodzielny, taki bardziej chłonny. Jeżeli się podróżuje w grupie, to według mnie bardzo dobrze podróżuje się z ludźmi, których się zna i których się lubi, którym się ufa, bo pamiętajmy, 13 metrów na 7 metrów to jest niby dużo, ale jesteś przez 3 tygodnie z tymi samymi ludźmi. Jeżeli są konflikty, to u nas nie było. My byliśmy bardzo zgodni. Jeśli mają Państwo pytania do Klaudii, wystarczy podnieść rękę, damy mikrofon, można pytanie o Karaiby zadać. Mówiłaś, że przemieszczaliście się między wyspami katamaranem, spaliście w niedużych kajutach, ale także na kotwicy? Tak, żeglując ma się dwie opcje, albo się śpi w marinie, czyli jest się zaparkowanym, albo miejsc nie ma w marinie, albo jest na przykład tak droga i nie chcieliśmy wydawać na nią pieniędzy i się stoi na kotwicy. I to stanie na kotwicy dla mnie też było bardzo ciekawe, bo taki był ekscytujące pytanie, czy rano się obudzimy na skałach, czy się obudzimy nadal na tej kotwicy. Obie opcje były bardzo przyjemne i cały czas towarzyszyły nam uderzenia masztu, takiej linki masztowej, bardzo usypiające. Pamiętam, że jak potem wróciłam do Warszawy, to bardzo tego brakowało. No dobrze, to teraz o pieniądzach. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wyruszyć taką podróż? My tak, mieliśmy 3 tygodnie, należy liczyć oczywiście samolot i czarter i wszystkie opłaty związane z czarterem. Sumarycznie tych opłat, które trzeba ponieść, plus jedzenie, które my sobie zapewnialiśmy na katamaranie, byliśmy w pełni samodzielni, to tych opłat koniecznych to jest 11,5 tysiąca. Do tego dochodzą... Na osobę? Tak. Na osobę, 11,5 tysiąca. Do tego dochodzą opłaty typu właśnie homar albo inny drink, więc sumarycznie to było około 13 tysięcy. To sporo, niemniej zapewniam Was, że pomimo, że długo, długo mi zajęło i uzbieranie i potem spłacanie, to było warto. Co ważne, my tę wyprawę planowaliśmy 2 lata, więc już w styczniu 2008 wiedzieliśmy, że płyniemy i można sobie te wydatki rozłożyć. Bankomaty działały na każdej z wysp? Działały bankomaty, wszystkie cywilizacyjne udogodnienia, typu internet też się pojawiał na wyspach, był w marinach, w kawiarniach. Bezpłatny, tak? Bezpłatny, można było wejść bezpłatny, tak, i skorzystać. Dla osób, które korzystały z marin, czyli miały tam jacht.
Warto wybrać się w taką podróż? To podróż życia, można powiedzieć? Tak, z dotychczasowych to moja podróż życia, rzeczywiście, żeglarsko i w ogóle. Nigdy nie byłam w tak bardzo egzotycznym kraju i nigdy się też tak nie wyciszyłam, bo abstrahując od tego, że codziennie jesteśmy aktywni, codziennie odwiedzamy inną wyspę, to też mamy kontakt z morzem, który nieprawdopodobnie wycisza. Ja wtedy rzeczywiście tego potrzebowałam. I człowiek nie korzysta z telefonu, bo wcale nie chce. Odcina się zupełnie i wraca z zupełnie innym podejściem do życia. Czy są pytania do Klaudii o Karaiby? Nie. No to bardzo dziękujemy za spotkanie. Za miesiąc Klaudii wystawa twórczego myślenia, tak? Rysunków twórczego myślenia? Można tak powiedzieć, myślenia wizualnego. Będą kalambury z zagadkami rysunkowymi. To zapraszamy. Podróżnicze oczywiście. Tak. Czyli za miesiąc damy znać, gdzie wyślemy na maila podziękowanie dla Klaudii za wzięcie udziału w Kompastok. Mam dla Ciebie jeszcze prezent, karta Ego SIM. Dzięki tej karcie można odbierać połączenia na całym, prawie całym świecie za darmo, czyli jak jesteś na przykład, nie wiem, w Egipcie, to nie płacisz 10 zł za minutę odbieraną, a jeszcze znajomi i rodzina może do Ciebie zadzwonić poprzez Skype'a. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Wielkie brawa, Klaudia Tolman. Program powstaje przy współpracy EgoSIM, www.egosim.pl.